Witamy w kolejnym odcinku Życia bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a naszym dzisiejszym gościem jest osoba, która doradza właścicielom biznesu, którzy chcą podejść świadomie do projektowania wzrostu i kolejnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Marcin Milke. Marcin skutecznie rozwiązuje problemy firm, które nie rosną, oraz inwestuje w startupy i dojrzałe przedsiębiorstwa. Marcin, mój imienniku, witamy Cię na podcaście. Cześć, jak najbardziej, witam wszystkich. Cieszę się, że Marciny się tak wzrostem i growth z angielskiego zajmują. Marcin, opowiedz nam, no bo masz bogate doświadczenie, my się nie znamy, dopiero poznajemy się, więc ja sam chcę zapoznać się właśnie z Twoją historią. Powiedz nam w skrócie właśnie, czym zajmowałeś się przed growth, w jakie projekty byłeś zaangażowany, no i czy od zawsze ta przedsiębiorczość z Tobą jest? No, przedsiębiorczość w zasadzie jest całe moje życie zawodowe. Bo to już jest, jak dobrze liczę, prawie będzie zaraz 20 lat pewnie, no nie, więc jakby no, mam takie rozterki, szczerze mówiąc, podsumowań życiowych i czuję, że nie młodnieję, no ale naprawdę czuję się młody, no i faktycznie przedsiębiorczość to była rzeka, czy w zasadzie ocean, albo może nawet kosmos. Tak już tak sobie o tym myślę. Kosmos, do którego wszedłem i z którego już nie chciałem nigdy wyjść. Miałem jedną pracę na etacie w swoim życiu i jedne praktyki, bo ja jestem w ogóle z wykształcenia technik technologii odzieży. No nie? Moja rodzina... Pozdrawiamy wszystkich techników. Ja jestem technik informatyk. O, widzisz, no. Także ja jestem po szkole takiej, wiesz, bardzo kierunkowej, ale to było też podyktowane biznesem, bo mój ojciec miał dużą szwalnię, zarządzał jakby dużą produkcją odzieżową, czy może nawet nie produkcją, tylko takim etapem przygotowania produkcji na dużą skalę dla Niemców i jakby, wiesz, naturalnie pchali mnie w tą stronę, żebym kiedyś przejął ten biznes, ale żebym miał też jakieś chociaż fioletowe pojęcie na temat tego, co chodzi, no nie? Natomiast moja ścieżka ułożyła się zupełnie inaczej. Okazało się, że ja jestem bardziej kreatywny, bardziej przedsiębiorczy właśnie, tak? Jakby już w szkole zamiast szyć koszulę, no to ja latałem, gdzieś tam byłem, powiedzmy, w tej radzie szkoły, czy już nie pamiętam, jak się to nazywa, ta instytucja. W każdym razie byłem przewodniczącym samorządu. Przewodniczący, szkoły. Tak. Ja załatwiałem sprawę dla całej szkoły. I byłem takim organizatorem tematów, eventów. Mnóstwo rzeczy mnie pochłaniało jako projekty i tak to się zaczęło, mój drogi. Tak to się mniej więcej zaczęło. Zajarałem się wtedy, znaczy jak byłem w mojej pierwszej pracy, to dostałem takie zajawki na street art. Jeździłem po mieście, najpierw po Szczecinie, później wybrałem się gdzieś w Polskę robić zdjęcia street artu, bo robili wtedy takie konkursy. Robiłem foty i potem obrabiałem te zdjęcia w programie takim graficznym i umieszczałem na koszulkach. To była jeszcze wtedy moja taka wizja. Wow, chciałbym, żeby na t-shirtach takie super kolorowe, odjechane postaci z taką niesamowitą kreską w ogóle, wiesz, żeby można było odzwierciedlić na koszulce, ale wtedy to się tak jakoś szybko okazało, że to nie jest takie proste technologicznie, no nie? W sensie możesz zrobić jakąś tam prasowankę, ale badziewie, wiesz, zrobiłem próbę. Nie, no mówię, odkleja się, gówno, tego w ogóle nikomu nie będę sprzedawał, no nie? I tak gdzieś mieliłem ten temat i doszedłem do technologii, wtedy to była w ogóle, wiesz, nowość. Drukowanie cyfrowe na t-shircie w ogóle to było. Kiedy to było? No to był 2004-2005. To pamiętam, były takie zajawki właśnie na ludzie sobie chcieli drukować te własne koszulki z różnymi wzorami, no, i tak dalej. Sprowadziłem taką drukarkę, w sensie no to były początki mojego biznesu, więc po prostu no... Ja nie będę tego ukrywał. No i poszedłem do ojca, powiedziałem, kup maszynę i on kupił. I tak się zaczął mój pierwszy biznes, tak? Jakby wiesz, rodzina wsparła, okej, masz pomysł, no to działaj, nie?
No i zacząłem popełniać moje pierdyliard błędów, które popełniłem na swojej jakby ścieżce zawodowej, ucząc się. Ja zacząłem robić startupy, jak to jeszcze nie było modne. Zacząłem robić startupy za własne pieniądze, zacząłem robić startupy głupio, bo ja potrafiłem pójść do banku, wziąć kredyt i rozpocząć startup, no nie, gdzie moi znajomi, wiesz, patrzyli na mnie, no. Także można powiedzieć, że mam dość hardkorową taką przygodę. Natomiast na tamten czas bez żadnych spektakularnych sukcesów, choć moim marzeniem zawsze było znalezienie formatu rodem Facebooka albo Google'a, jakby wiesz, ja się ścigałem z nimi, ścigałem to może mało powiedziane, bo wiesz, jak mrówka do słonia, tak? albo jeszcze większa skala. No ale takie były moje marzenia, taka była moja wizja, tak? Zrobić organizację, która coś zamiesza, która coś wywróci, coś przewróci, coś zrobi, że tak powiem, więcej. I tak mam do dzisiaj, tak mi zostało. Opowiedz może trochę jeszcze, podrylujmy w tych początkach, bo zaczynałeś właśnie od tej maszyny z tym nadrukiem na koszulkach. Czyli rozumiem, że inspiracja też wyszła od tego, co twoi rodzice wcześniej robili, tak? Czyli że no tak, szyli te koszule. To się ciągnie, nie? To się ciągnie pewien temat. Ja miałem mnóstwo pomysłów związanych z branżą odzieżową na swojej drodze. Rewolucyjnych, myślę, bo ja je miałem 15 lat temu, a widzę, że teraz to się dopiero zaczyna urzeczywistniać, no nie? Więc miałem dość duży taki skok w przyszłość z tym swoim patrzeniem. I tak, no to się ciągnie, jakby ja myślę, że do tej branży wrócę, na pewno. Nie jako może, wiesz, wizjoner mody, bo chodzę trochę jak niechluj w luźnych ciuchach, w których nie jest po prostu wygodnie. Natomiast jest mi blisko tego, ja bym tego dotykałem, tak? Jakby pierwsze w ogóle koszulki pod ten druk uszyłem sam, można powiedzieć. Żeby niedobrze zrozumieć, nie siedziałem na maszynie, nie szyłem, ale rozwijałeś technologię, proces. Zrobiłem cały proces technologiczny od zakupu tkaniny, wykrojenia tego, zrobienia modeli, uszycia przez szwalnię profesjonalną i tak dalej, i tak dalej. No i to był taki pierwszy fuck up biznesowy. Ja myślałem, że zajebiście, zrobię swoje koszulki, to będzie super i tak dalej. Ale potem patrzę, te moje koszulki wcale nie są jakieś super. A dwa są trzy razy droższe od tych, co są w hurtowni, no nie? Więc kurczę, szybko się, że tak powiem, wycofałem z robienia produkcji t-shirtów. Jak to, wiesz, koło na nowo wymyślasz i naprawdę trzeba by się postarać, żeby to wnieść coś nowego, tak? Poszukać niesamowitej tkaniny, poszukać niesamowitego wzornictwa. No, to mnie przerosło wtedy jakby pod tym kątem, tak? Że zrobiłem koszulkę na poziomie zwykłej koszulki, wiesz, z hurtowni, nie? A do czego tutaj nawiązuje, to jest to, że jak sobie słucham tego, co ty opowiadasz, to sprowadza mi się to, żeby tak spuentować ten segment pierwszy, sprowadza mi się to do tego, że jesteś w rodzinie, jesteś w środowisku, to środowisko na ciebie wpływa. Ty widzisz, jak twoi rodzice się do ciebie komunikują, że mają ten biznes. Jesteś po prostu chcąc, nie chcąc, patrzysz na ten proces. Gdzieś twoje bodźce w mózgu muszą patrzeć na podobne projekty i do tego jeszcze ta nuta właśnie kreatywności, o której powiedziałeś, i tego, że nie boisz się pociągnąć za spust, jak większość osób, które nie są przedsiębiorczy i boją się właśnie tego wzrostu, bo pieniądze nie są po to, tutaj się w Stanach tego nauczyłem i to kolejna rzecz, którą powiedziałeś o tym, że właśnie ja ubieram się tak, jak mi jest wygodnie. Właśnie w Stanach tak jest, to jest trochę takie podejście masz ze Stanów, że tak powiem. Tutaj może ktoś iść w koszuli i wiesz, z gilem w nosie i może być miliarderem i tego nawet, wiesz, nawet tego nie wiesz i ci ludzie tak za bardzo to tak nie dbają. To zależy też gdzie, wiadomo, od sytuacji, ale kolejna sprawa to jest właśnie to, że ta cecha, którą powiedziałeś, w Polsce, w Europie, ja mieszkałem w UK-u przez 7 lat, wiadomo, jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce, większość życia tam dostałem swoje kulturowe programowanie i jesteśmy bardzo tak. konserwatywni, boimy się wziąć tego kredytu na ten nasz biznes, a ty mówisz, wiesz co, brałem kredyt, pociągałem za spust i robiłem. I to jest właśnie
że tak powiem, puenta tego sok z tego pierwszego segmentu. Jeżeli ja na ciebie patrzę już na taką osobę kreatywną, przedsiębiorczą i która po prostu zajmuje się wzrostem firm, to powiedz mi może o projekcie samym Growth. W jaki sposób pomagacie firmom rosnąć i pokonywać bariery wzrostu? Wiesz co, to wszystko zaczęło się od takiej pewnej idei, która zawsze mi przyświecała, bo to growth jest sumą wszystkich moich doświadczeń tak naprawdę. Jest takim, można powiedzieć, ostatnim już, ostatnią prostą na mojej drodze, bo troszkę się już zmęczyłem takim frywolnym, lekkodusznym inwestowaniem i wchodzeniem w różne projekty. No nie? Jakby mógłbyś jakiś projekt wymienić też po drodze? Coś tam, w co wchodziłeś? Oj, dużo tego było. Wiesz, od odzieżowych, które już poruszyliśmy, poprzez spożywcze, branżami nawet będę jechał, bo to nie ma chyba sensu punktować, ale nawet z branżą spożywczą, od produkcji, sprowadzania, dystrybucji, technologiczną bardzo mocno, no bo to moje zamiłowanie. Jak w którymś momencie strasznie zajarałem się internetem, stronami, sklepami. To był, wiesz, początek tej wielkiej bańki. Także miałem tą przyjemność obserwowania. No może nie od początku, są starsi koledzy, którzy widzieli super początki, ale uważam, że byłem w tym ważnym miejscu, gdzie to się rzeczywiście tworzyło. Także ten technologiczny rynek też bardzo mocno, tak? Czyli miałem Software House, miałem Game House, robiliśmy gry, robiliśmy platformy dla gier. O, bardzo ciekawy technologiczny serwis, który no, był skomplikowany pod kątem rozwiązania, czyli monitoring ruchu na wodach świata. Może wywalaliśmy wszystkie statki na mapie Google'a ze wszystkimi informacjami, po prostu zaciągaliśmy bazę ICE wtedy robiliśmy, to był trzeci co do trzeci na świecie taki serwis. To są, wiesz, to ja nie lubię się chwalić, wiesz, no każdy ten, no dużo tego było, tak? Jakby, a co było takiego, co najbardziej wyskalowaliście? Może też w branży, czy jakkolwiek... Tak, no mój ulubiony jakby konsekwencja tego się ciągnie, to jest, ja to nazywałem roboczo marketing w abonamencie. To był projekt, który opierał się na rosnącym rynku freelancerskim i tworzyliśmy technologię oraz kulturę prowadzenia projektu właśnie w takiej formule zdalnej na zasadzie dla małych, średnich firm, które jakby no, nie mają za bardzo pieniędzy na marketing, nie wiedzą za bardzo jak, to mogą skorzystać z czegoś takiego jak marketing outsourcingowy, czyli całe zespoły pracujące dla danej firmy, ale nie wewnątrz tej firmy, tylko dla tej firmy. Organizowane to wszystko jest przez jakby zewnętrznego operatora, no nie? I to zaczęło naprawdę performować, to zaczęło świetnie wychodzić, rokowało genialnie, byłem zakochany w tym pomyśle, no ale w pewnej skali jakby, no nie będę tutaj też owijał za bardzo w bawełnę, po prostu z kolegami pokłóciliśmy się o pieniądze, o pewne zarządzanie organizacją i to się rozleciało na tamten czas. To była taka skala, gdzie my wchodziliśmy dopiero na taki kluczowy etap wzrostowy. I to sięgało 30 klientów w obsłudze oraz 200 freelancerów w bazie pod ręką. No nie? To dla jednych może było dużo, ale my myśleliśmy naprawdę o większej skali, tak? 10 razy większej albo nawet lepiej. Nie? Więc to był dopiero początek, no ale zabagniło się relacyjnie, finansowo i jakby... Ja się z tego po prostu wycofałem. No nie? Natomiast pewną ideę, pewną myśl, pewien know-how, które było moim tworem, blisko mojego serca, tak? Coś, co tworzyłem, no jakby opakowałem zupełnie inaczej, stworzyłem to od nowa. Po refleksji, po doświadczeniach. I tutaj te doświadczenia, myślę, są kluczowe, bo
na tej mapie mojego doświadczenia jest współpraca z AIP. To jest taka polska fundacja wspierająca przedsiębiorczość Darka Żuka, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. No to była organizacja, w której rozkwitłem, w której pozbyłem się kompleksów, wspaniali ludzie, którzy otworzyli pewne ścieżki, drogi, pokazali coś niesamowitego w kontekście też kultury organizacyjnej, tak? Bo jako taki przedsiębiorca już z krwi i kości, no ja, umówmy się, ja bym nie mógł chyba nigdzie pracować, tak? Bo tak. szef miałby ze mną straszny problem, ale musiałby być tak podobnym wariatem, który... Jesteś niezatrudnialny. Jestem niezatrudnialny raczej. Ale widzisz, w tej organizacji dałem się zatrudnić i to zatrudnienie było możliwe z tego względu, że właśnie ta organizacja ma bardzo nowoczesny jakby sposób myślenia, no nie? I tutaj żałem, tak? Bo tutaj w tym miejscu miałem bardzo duży kontakt ze startupami, z osobami, które właśnie są na początku swojej ścieżki, robią to jakby, wiesz, pierwszy raz, popełniałem pierwsze błędy. No i byłem tym chłopakiem, którego spotykali na swojej drodze i mówił: ty, słuchaj, mamy tu taki problem. A ja tak wtedy wychodziłem, mówiłem: kurczę, jakie to jest proste. No to słuchajcie, no nie? I słuchaj, no wiesz, piąty raz się powtarzasz w pewnym schemacie, bo naprawdę dużą ilość tego przerabiałem jednak. Najpierw byłem na takim lokalnym, na Poznań, operatorem, menadżerem Growth właśnie. A później sobie tam, powiedzmy, po tych ścieżkach kariery gdzieś zacząłem się bardziej wkłaniać w tą organizację i... No i tego było sporo, tak? Różne tematy. I tam powstała moja taka misja ścieżki bardziej naukowej, tak? Jakby spotkałem się ze zdaniem, że nie ma uniwersalnego modelu na wzrost. To był zapalnik, nie? Bo mówisz, wiesz, jak siedzisz 10 raz, powtarzasz grupą, tak? Co ty uważasz, że jest najlepszym rozwiązaniem dla danej sytuacji, to się zaczynasz zastanawiać, no tu jest chyba jakiś wzór, tak? No nie będzie taki sam wzór jak ten. Dla wszystkich, ale jakiś wzór jest, tak? I zacząłem tego poszukiwać i mogę powiedzieć dzisiaj z czystym sumieniem, że to znalazłem, tak? Jakby to się nawet, ja nawet na tej mojej ścieżce nie nazywałem pewnych rzeczy, odkrywałem je, one już były odkryte, ale wiesz, dla mnie to były odkrycia, tak? Łączyłem je w pewną formę, która jest dzisiaj obecna, która się nazywa cykl wzrostu. Jest to wiedza, można powiedzieć, którą chciałbym upowszechnić za darmo dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich startupów, żeby mogli się posługiwać tym jako narzędziem do tego, żeby planować, weryfikować, ogarnąć głową, o co chodzi w ogóle w biznesie, jako procesie. Tak? To jest clue. No i dzisiaj, kiedyś, wiesz, byłem z tym sam, a dzisiaj już jest gro ludzi, którzy to rozumieją, którzy zaczynają też z tego korzystać, z którymi mogę dyskutować i to narzędzie zaczyna się urzeczywistniać, zaczyna żyć. To udostępniacie tylko klientom growth w sensie organizacji? Nie, to jest wiedza powszechna, ja mam swój projekt taki prywatny, indywidualny. Chcę wydać książkę, podręcznik korzystania z tego narzędzia, dedykowany dla wszystkim, którzy będą chcieli podjąć taką drogę przedsiębiorczości, z głową zaplanować wszystkie kroki kluczowe dla swojej firmy, dla swojego startupu, dla swojego przedsięwzięcia. I żeby mogli do tego, wiesz, sięgać, czerpać, bo to nie jest tak, że to jest książka, którą przeczytasz, tak? Są takie książki, które po prostu musisz mieć blisko w szufladzie i je wyciągasz w sytuacji, w której musisz coś przeanalizować, bo to żyje, tak? Jakby narzędzie to jest, wiesz, bardzo prosty schemat, to jest kółko podzielone na pizzę na 8 części, które jest coś poopisywane. Właśnie pokażemy tutaj na video. Mógłbyś opowiedzieć mniej więcej o tym? Jasne, no tutaj masz kilka elementów. Przede wszystkim masz obszary biznesowe, które albo bezpośrednio dotykają wzrostu,
i go stymulują i powodują, że firma rośnie, albo z jakichś powodów zaniedbane będą powodowały, że no nie dadzą firmie się dalej rozwinąć. No i tutaj nie odkryję Ameryki, bo wielu już pisało o tym, jakie elementy są kluczowe dla wzrostu. Tu mamy finanse, tu mamy psychologię, nastawienie, tak? Nastawienie jako jak nastawiamy się jako ludzie, jako właściciel do tego, co my chcemy osiągnąć, tak? I za tym będzie szła ta misja, wizja i tak dalej. Produkt w rozumieniu tego, no co dostarczamy, czy ten rynek to chce, czy nie chce, tak? No bo z tym też nie wygrasz, tak? To nie jest tak, że w biznesie, że stworzysz byle co i to pójdzie. To też musi mieć rację bytu takie rynkowe, więc ten produkt. Później masz marketing jako narzędzie tłumaczące te wartości, które chcesz sprzedać, tak? No jakby wiesz, no i największy problem, powiedzmy, właścicieli, szczególnie firm, że oni nie potrafią sprzedać tego, co mają, tak? Bo są tak po prostu zafiksowani i zakochani w swoim tym, co robią, że no przecież no jak oni to wszyscy tego nie rozumieją, ja nic nie muszę mówić. A to tak nie działa. No i marketing ma odczarować to, tak? Potem masz element zasięgowy, ja tutaj specjalnie wydzielam zasięg reklamy i jakby tego typu mechanizmy z marketingu, bo uważam, że w dzisiejszych czasach to są w ogóle dwa osobne działy i one mają inne funkcje, tak? I powinni to robić inni ludzie z innym, może nie wykształceniem, ale z inną zajawką zupełnie, tak? Marketing ma zrobić coś ładne i coś proste i coś ten, a ten drugi zasięgowy ma to wypchnąć, wiesz, do jak najszerszej grupy odbiorców, która jest też określona. To są dwie różne funkcje. No potem masz sprzedaż, ale w rozumieniu nie to, że jak się sprzedaje, sztuczki sprzedażowe czy cokolwiek można by pod tym pojęciem też, wiesz, rozumieć, tylko proces, tak? Proces, który musisz też mieć, musi być uświadomiony, rozpisany i na każdym etapie jest pewien scenariusz do odegrania, tak? I dopiero kiedy masz to ogarnięte, to ty możesz mówić o tym, że możesz przyjąć pewną masę, bo jedziesz procesowo, a nie, wiesz, to jest mój największy chyba błąd. Każdy, kurczę, lekko zainteresowany moją ofertą, to latałem jak piesek za tą szansą, nie? A to nie tak się robi. No. A wielu przedsiębiorców tak robi. Każda szansa sprzedażowa jest po prostu, wiesz, albo i w inną stronę z kolei, tak, olewają szanse sprzedażowe i też przez to nie rosną, tak, bo to też, też są przedsiębiorcy wygodniccy. No i dwa ostatnie elementy to masz systemy i ludzie. Systemy chodzi tutaj o, firma to system generalnie, tak, system procesowy, on musi mieć właśnie te procesy w jakiś sposób opisane, muszą mieć standardy i tak dalej, a no jeszcze w dzisiejszych czasach nad tym musi stać jakiś soft, tak, musi być jakiś IT, które tak naprawdę będzie to regulowało. No i ludzie, no też nic nieodkrywczego, tak, nie zbudujesz wielkiej organizacji w pojedynkę, no bo jak, tak, wszyscy się potem otaczają wspaniałymi ludźmi, patrząc na to, jak to robi Google szczególnie i o tym otwarcie mówi, tak, tylko genialni tutaj kreatywni geniusze i wspaniali ludzie o ich rekrutacjach się, wiesz, pisze książki, to ma znaczenie, tak, kogo przyciągniesz, kto z tobą będzie to razem dalej robił. Muszą być ludzie, którzy tym operują. Ja właśnie też powtarzam bardzo często, to z angielskiego usłyszałem i też od innych przedsiębiorców tutaj w Stanach, że jest there are five elements i to chyba jest bardzo similar, czyli podobne do tego, co o czym ty mówisz, czyli people, product, processes, sales, marketing. Nie ma tam nastawienia, to zgadzam się właśnie, że to powinno być, ale chciałem przejść do tego tutaj właśnie do tego całego koła, do tego powiedzmy wzoru, który ty to określasz i żebyś powiedział nam może o zależnościach też. Powiedziałeś o różnych osobowościach, bo mamy ludzie, ci ludzie mają inne osobowości, nadają się do różnych też. To by nie starczyło czasu, wiesz, ale fajnie, że zauważyłeś, że są te zależności i tu się zaczyna taka głębsza zabawa, tak, bo samo koło widzę, że ma bardzo dużo cech
które docenili również coachowie. To się nazywa koło życia. W kole życia robisz tak, że sobie dzielisz też koło na jakieś tam równe elementy. Może być 8, może być 10. Wypisujesz sobie swoje obszary takie życiowe, które są dla ciebie ważne i zaczynasz się tym bawić troszeczkę, określając pewną skalę zadowolenia na tym, no nie? I tutaj udało się osiągnąć podobny rezultat, albo inaczej, jeszcze głębszy rezultat udało się osiągnąć, bo sam cykl wzrostu pokazuje też konsekwencję logiczną w czasie, czyli mamy ruch, czyli nie jest tak, że możesz te elementy sobie ułożyć w jakiejś innej konfiguracji, to dalej będzie to samo. No nie. Mam bardzo silną, logiczną, ja powiem ci, tygodnie, jak nie miesiące siedziałem z listą już wypisaną, że to są te najważniejsze elementy, jak je teraz ułożyć, jak to działa procesowo, tak? I lista mi się ciągle po prostu, ale co na początku, a co na końcu, a to nie, i tak wywalałem, i tak zmieszałem, i tak w końcu, wiesz, zamknąłem to w koło, aha, to nie, to bo to się nigdy nie kończy, tak? To po prostu będzie się kręciło w kółko, a my razem z tym, tak? I też jakby te przecięcia, te granice są też umowne. Jak się zaczyna z tym pracować, to tam nie ma tych granic. Tam się marketing wlewa na produkt, produkt na marketing. Marketing wlewa się też na wszystkie, jakby wiesz, to jest bardzo trudne do wytłumaczenia. Ale rozumiem to jako też jako business owner, czyli jako przedsiębiorca, tak, który też ma biznes. Z tym po prostu trzeba zacząć pracować. Z tym, to, mhm. z tym jak się zacznie z tym pracować, to zacznie się też to rozumieć i posługiwać tym. I jakby potęga tego narzędzia, uważam, będzie w pełni wykorzystana w momencie, kiedy na przykład będziemy już pracować z całą grupą i ta grupa będzie się w stanie posługiwać mentalnie tym narzędziem. Narzędziem porównywalnym do na przykład lejka sprzedażowego, tak? To też jest pewne kotwiczenie wyobrażeń. Aha, tu mamy takie etapy, na tym etapie dzieje się to, tu się dzieje to, tak? I wszyscy mają pewien obraz w swojej głowie, którym się posługują. I to samo też chodzi o to w tym kole, tylko nie proces sprzedażowy, a proces całej organizacji. Mega. To przejdźmy teraz do Was, porozmawiajmy właśnie o growth. Jaka jest Twoja rola obecnie w growth? Wiem, że się prężnie rozwijacie, że też rekrutujecie nowych ludzi. Ile obecnie teraz macie właśnie osób i jak pomagacie? Wiem, że takie bardzo rozbudowane pytanie. Wiesz co, no ja to postrzegam w ten sposób, że przez 3 pierwsze lata no to robiliśmy... budowaliśmy pewnego rodzaju know-how. Ja budowałem swoją tą ścieżkę taką naukową. Zresztą jestem studentem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, co też uczy mnie pokory i no wiesz, no kuję warsztat, tak? To jednak gdzieś tam zobowiązuje. Ja liczę start tej organizacji od początku tego roku de facto. To, co się działo przez 3 lata, no to były jakieś takie crash testy, wiesz, zderzenia, próby, rozwój systemu, który no jeszcze wiele przed nim, aczkolwiek jest to dość stabilna już wersja i tak dalej, i tak dalej. No i co? My jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju. Znaczy wchodzimy w tą fazę, tak? Wchodzimy w fazę dynamicznego rozwoju. Pierwsze próby pokazały, że można. W tamtym roku zrobiliśmy pierwsze takie kampanie, pierwsze procesowe, te wszystkie elementy w małej skali i urośliśmy o 230%, tak? Więc teraz zrobimy to na poważnie. No nie chcę rzucać liczbami, ale powiem tak, no chciałbym na pewno dobić w tym roku do 200 użytkowników, partnerów w sensie, tak? 200 użytkowników w konsoli tak, naszej, tak? Jak w naszym zamkniętym ekosystemie. Aktualnie jest to około 40 osób zaangażowanych na różnych stanowiskach, można powiedzieć, w różnych obszarach, o różnych kompetencjach, bo mamy naprawdę ambitnych, młodych ludzi, nieopierzonych, ale z niesamowitym mindsetem, a mamy też mentorów, którzy pracowali w wielkich korporacjach i zdobyli ogromne doświadczenie, tak więc bardzo duże skrajności, tak, zbieramy też i no, będziemy lepić z tej materii, tak, więc wchodzimy,
pozyskujemy projekty, poszukujemy też projektów pod finansowanie, bo chcemy otworzyć swój własny fundusz, czyli wchodzić, mocniej integrować się z biznesem. To już nie chcemy być taką organizacją kolejną, jakąś, wiesz, postrzeganą agencją, nie wiadomo co, od marketingu, tak? Bo totalnie się od tego odcinam. Marketingowców, agencji różnej maści jest bardzo dużo. Natomiast one robią pewien wąski problem. Wycinek, tak? Ale nie widzą całego, tak, co się dzieje w ogóle w organizacji. Ktoś się zajmuje marketingiem i przychodzi do biznesu, a tam nawet nie ma procesu sprzedaży. Druga rzecz, nie wiem, w ogóle systemy nie są CRM-y niepoustawiane. Ludzie nie wiedzą, co robią. Kolejna rzecz, czy to strona, czy w ogóle prezentacja całego biznesu też jest kuleje. I to się po prostu jakoś tam gdzieś tam się klei, ale bardzo często też widzę, że te agencje są pogubione, bo specjalizują się bardzo w jakimś... No my się na przykład specjalizujemy w web developmentie, więc bardzo często pracujemy z jakąś inną agencją i oni wykonują swoją pracę i widzę, jak to bardzo, to uzupełnienie jest tak mega ważne, bo my wykonujemy pewien tylko mały wycinek. Czyli jak, pytanie do ciebie, jak pracujecie właśnie z biznesami? Powiedziałeś właśnie o finansowaniu też. Jak to wygląda? My przede wszystkim zmierzamy do tego, żeby się z nim zintegrować. Tak? Mamy taki schemat, powiedzmy, który przyjmuje pewne pułapy czasowe i pułapy kwotowe, w które można z nami wejść w relacje. I wygląda to mniej więcej taki schemat. Tak? Poznajemy firmę, pracujemy z nią najpierw 3 miesiące, poznajemy się, jest to mały projekt, niewielkie wyniki, no i jakby tworzymy naszą własną wspólną kulturę, własną w rozumieniu naszej organizacji, zespołu, który się w to angażuje, i po stronie klienta, i patrzymy, czy to działa, czy nie działa. Jak nie działa, no to się żegnamy i jest okej, tak? Jak działa, no to jakby zamykamy pewien etap i otwieramy kolejny, wydłużając go oraz skomplikując go jeszcze bardziej, tak? Czyli lecimy sobie 3 miesiące, potem 6 miesięcy, potem 12 miesięcy. Największe projekty to są 24-miesięczne, bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane w ujęciu optymalizacyjnym, tak? Dla dojrzałych firm. I tak to działa, tak? Oferta inwestycyjna jest na pewno dla biznesów, które chcą się też zeskalować, tak? Bo jest bardzo dużo biznesu o niesamowitym know-how, o ogromnym potencjale. Natomiast brak tej odwagi, brak wiedzy, brak czasem też kasy albo wiedzy, jak tą kasę zdobyć. I tutaj też możemy po prostu wejść i po partnersku podzielić się przyszłym wzrostem, tak? No bo nie chciałbym tego tak opisywać może, ale to jest dość obrazowe. No jesteś, ty chcemy być takim, wiesz, trochę glonem, to się przykleja. Trochę taki VC, to mi się kojarzy, tylko że z... No macie management, macie know-how, pomagacie z tym. VC, okej, natomiast nie wiem, czy będziemy jakby wchodzić w ten rynek. Chcemy najpierw wykorzystać to miejsce, które jest totalnie niezagospodarowane, a niezagospodarowane jest w miejscu, gdzie się tworzą pomysły i gdzie się tworzą prototypy i gdzie się tworzą pierwsze kroki, pierwsze fuck-upy, pierwsze ten, tak? Żeby jakby... My widzimy to, co zostaje na arenie, to widzimy tylko to, komu się udało przetrwać. A to, że się komuś nie udało przetrwać, nie zawsze oznacza to, że miał zły pomysł. Często oznacza to, że nie miał dość wiedzy albo chybił z inwestycją. Bo tacy ludzie, którzy robią to po prostu, wiesz, raz, mają raz załadowany pistolet i jak wystrzelą nie w tą stronę, to jest that's it. Tak? A to nie musi oznaczać porażki w nim, tak? Czasami trzeba strzelić 5 razy. Zobacz na mnie, growth to jest spuścizna moich doświadczeń, moich fuck-upów, moich, wiesz, jakby można powiedzieć, inwestycji w siebie, tak? Ja to teraz tak rozumiem, teraz to tak postrzegam. Ja sobie zainwestowałem w największą szkołę życia chyba, jaką można, tak? Najdroższą. Czyli w siebie.
Na własnym, tak, na własnych fuck-upach, na własnym doświadczeniu. Tak, jeszcze chciałem Cię zapytać o ten model turkusowej, to się nazywa turkusowej organizacji, bo Growth jest przykładem właśnie tego dość niespotykanego w Polsce modelu. Czy mógłbyś wyjaśnić naszym widzom, na czym to polega? No wiesz co, wszystko zaczęło się od pewnej książki, przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie pamiętam, gdzie był ten zapalnik, ale to jest książka o tytule Pracować Inaczej, która gdzieś mniej więcej od 2015 roku no, robi trochę zamieszania, można powiedzieć, w kwestii tego turkusowego zarządzania. Facet w tej książce opisuje modele zarządzania na przestrzeni wieków, od w zasadzie czasów, kiedy to siedzieliśmy w jaskiniach i tam też był pewien model zarządzania i on to opisuje, jak to ewoluowało. I udowadnia, że to ewoluuje cały czas i pokazuje, że jesteśmy w takich czasach, gdzie no, jesteśmy u progu czegoś nowego. I on to nazywa tym turkusem. Dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie do końca, co to jest. Natomiast wiemy dość dokładnie, czym to nie będzie. Tak? Czyli jest to totalna opozycja w stosunku do korpo, do takiego stylu zarządzania przez kija i marchewkę, przez taką strukturalność, że wiesz, my, oni, że herbata dla zarządu to Lipton, a dla reszty hołoty to, wiesz, i tego typu akcje, tak? To są takie elementy, które... Znaczy, turkus dla mnie przynajmniej, to powiem tak personalnie, bo mówię, nie ma definicji, do której można się mocno... polecam tą książkę, żeby sobie to wełbie po prostu poukładać, natomiast dla mnie to jest otwartość, dla mnie to jest transparentność, dla mnie to jest poszanowanie dla ludzi, dla świata, dla otoczenia i robienie pewnej misji, której nagrodą nie są pieniądze. Nagrodą jest zupełnie co innego. Nagrodą jest czasami sama droga i przyjemność jakby obcowania z tymi ludźmi, robienia tego. Bo wiesz, jak masz pracę, która cię męczy, to twój każdy dzień jest jak po prostu jak udręka, jak piekło, masakra. My jesteśmy prostymi istotami w konstrukcji, stary. My potrzebujemy dobrze zjeść, dobrze tamtego i tak dalej, nie będę wymieniał, miłości, wiesz, prostych rzeczy potrzebujemy. Nie potrzebujemy każdy Lamborghini i 30-piętrowca, z którym, wiesz, tralalala. Nie jesteśmy naprawdę, ale tu wchodzimy na filozofię, wiesz, może nie będę przyjmuje. Możemy wejść na chwilę, możemy wejść, żeby ten temat turkusowej organizacji rozwinąć. No dobrze, a jak właśnie, jak sprawdza się to w praktyce u was? Przestrzegam wszystkich, którzy sobie wymyślą, że turkus to jest jakieś remedium na jakieś problemy, tak? Że wdrożę turkus, to nagle firma będzie się rozwijać. Nie ma to kompletnie związku ze wzrostem, kompletnie... Ciekawe, bardzo ciekawe. Z sukcesem firmy, tak? To jest zupełnie inna materia. Bierze się to oczywiście z naszego koła, z obszaru nastawienia i jest elementem kulturowym. Ale to nie ma wpływu na wzrost, bo można bić batem, tłuc tych ludzi i się osiągnie wyniki, a można ich zainspirować, natchnąć i oni to po prostu sami będą robić i sami będą szukać i się pewne rzeczy będą dziać same, ale też problemy w tym wszystkim przychodzą takie same w jednym i w drugim przypadku, czyli ludzie się kłócą, ludzie się przestają lubić, coś nie działa, nie ma procesu na coś, ktoś nie może czegoś znaleźć, coś jest niedowiezione, klient jest wpieniony. Te same problemy. Tak, wszędzie te same problemy. Nawet przed tobą jeszcze miałem też szkole właśnie z klientami, dokładnie te same rzeczy, te same problemy. Wydaje się, że to są nowe problemy, a tak naprawdę ten sam wzór powtarzany cały czas, tylko że skala jest coraz gdzieś większa, no nie? Mnie osobiście się po prostu lepiej wstaje rano, tak? Mnie to dodaje skrzydeł, mnie to dodaje... Ja się w tym po prostu odnalazłem i ja wiem, że ja tego poszukiwałem, ale nie wiedziałem jak. Ta książka otworzyła mnie bardziej na to, żeby to zrozumieć, żeby to eksplorować. Ośmieliła mnie, że są jednak organizacje, które to próbują i jakby sobie chwalą.
tak? I to jest okej. Bardzo ciekawe, co mówisz, i jeszcze tutaj chcę zamknąć to tym, że jeżeli chodzi o zarządzanie akurat, bo ja jestem no, młodym przedsiębiorcą, ale wiem ze swojego doświadczenia już i z tego, co słyszę po różnych przedsiębiorcach, czy to w software'ze, czy w jakiejkolwiek organizacji, czy nie wiem, czy w real estate, czyli w nieruchomościach, wszędzie mówią, że zarządzanie to jest po prostu najcięższa rzecz. Nie jest nawet nie zdobywanie pieniędzy, no nie? Nie marketing, tylko zarządzanie w ogóle. Czy budynkiem, czy firmą, czy jakąś organizacją, czy to zarządzanie jest najcięższa rzecz, a ty jeszcze, wiesz, wbijasz gwóźdź do trumny, mówisz ty, ale zarządzanie się nie przekłada na growth, no nie, niestety. Więc to jest fajne i to mi dało do myślenia tutaj. Więc zostawiamy ludzi z tą myślą, żeby sobie też przetrawili to. Dla mnie to też jest coś, co jest bardzo ciekawe właśnie, że to zarządzanie, tak powiedziałeś, to jest to nastawienie, więc przechodzę do ostatniego już segmentu i pytania, jakich partnerów wy szukacie do growth i jak można się z wami skontaktować? Mamy taką specjalną stronę, gdzie można do nas aplikować, to jest grow.tube/partner. No szukamy wszystkich ambitnych ludzi, którzy chcą zaistnieć też w jakiś sposób w świecie przedsiębiorczości. Żeby była jasność, my nie szukamy pracowników, nie szukamy ludzi, którzy szukają pracy. Szukamy ludzi, którzy mają na siebie jakiś pomysł albo chcą ten pomysł znaleźć. Może też jest okej, tak? Ale mają zdefiniowaną ścieżkę przedsiębiorczości, czyli że chcą mieć swoją firmę, chcą mieć swój startup, mają już na to pomysł albo chcą ten pomysł znaleźć. I potrzebowaliby organizacji, w której mogliby nawiązać relacje, nawiązać kontakty, zdobyć know-how, zdobyć być może finansowanie, a w ramach tego odwdzięczyć się no po prostu w innych projektach dla innych firm, tak? Oczywiście za pieniądze, żeby była jasne. Natomiast ma być to taka forma wymiany. Growth nie... Ja sobie to wymyśliłem kiedyś i na razie jeszcze nikt tego nie neguje, ale chciałbym, żeby Growth nigdy w życiu nie zatrudniło nikogo na umowę o pracę. Umowę zlecenie, umowę o dzieło. Sensu stricte, tak? Czy wy jesteście takim, nie wiem jak to się mówi, facilitator, czyli... Taki, wiesz, no, spoiwo. Tak, o. Spoiwo, miejsce, w którym rodzi klejem. Się... Klejem, jesteście klejem. Klejem, tak, jesteśmy klejem. No, wiesz co, ja bym to nazwał, jeszcze teraz mi przyszło do głowy, ja bym to nazwał gniazdem. Gniazdem, bo te wszystkie ptaszki mogą sobie latać po swojemu, ale fajnie, że mają swój domek i miejsce, na które mogą liczyć, wiesz, w takim biznesowym znaczeniu, tak? I też mogą zdobyć pewnego rodzaju doświadczenie w innych projektach, bo umówmy się, że jak jesteś samotnym miejscem, przedsiębiorcą, aczkolwiek działający w pewnej swojej małej skali, to niektóre formaty są dla ciebie, no, zamknięte. Tak, tak, i obce, dobrze, żebyś się otworzył na to. Dokładnie, i chcemy być tą organizacją, która wejdzie w skalę, wejdzie w trudniejsze projekty, w bardziej złożone i da tym ludziom też możliwość no, zdobycia doświadczeń, zdobycia fanu, bo to o to chodzi, to dobrą zabawę. Ja zawsze tak podchodziłem do biznesu. A gdzie działacie w Polsce głównie, czy też gdzieś poza Polską? Jak w Polsce, to wiesz, gdzie jest jakiś konkretny region? Jak patrzeć na organizację, która, wiesz, w zasadzie oficjalnie ruszyła 3 miesiące temu? No to oczywiście, ja myślę globalnie, tak? Ale też jestem realistą i przyjdzie moment na skalowanie, rynek po rynku, tak to widzę, tak? Bo to będzie po prostu kopiowany schemat, technologie, know-how na inne obszary, inne języki, inne wszystko i tam się będą tworzyć inne pewnie kultury i ten, no ale spoiwo będzie pewnie, no, chciałbym, żeby było jedno, tak, żeby to źródło, może gniazdo było jedno jako ten, aczkolwiek już widzę, że na tym etapie tworzy się tyle wątków, tyle pobocznych projektów i innych organizacji wręcz, że to, wiesz, ta marka, ten sztandar Growth, ja nie wiem, czy to
będzie takie w przyszłości? Czy to się nie przerodzi w zupełnie coś innego? Jasne. Czyli na razie Polska, a jakieś miasto specyficzne, czy nie? Czy cała... I ja siedzę w Poznaniu, zapraszam. W Poznaniu jesteś, okej. Okay, a dobra. Tak jesteśmy już nawet w tej skali, no to jest w zasadzie każde większe miasto w Polsce, tak? Czyli mamy ludzi z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia, ze Szczecina i tak dalej. I z Bydgoszczy, i z Torunia. No wiesz, 40 mało, ale na tyle dużo, że jednak się to rozłożyło jakoś tak. Byłem w Poznaniu, bardzo, bardzo, bardzo ładne miasto. Marcinie, powiedz mi jeszcze na koniec, poza stroną, którą powiedziałeś i oczywiście dodamy w opisie tutaj podcastu, social media jeszcze, jakie, gdzie was znaleźć? Ja zapraszam serdecznie na firmowy YouTube Growth, bo tam realizuję taki format 20-minutowych filmów z ciekawymi postaciami. Są to inspirujące firmy, ale też przemycające jakąś wiedzę, doświadczenia, specyficzne spojrzenia. Pochylam się nad tym, staram się z grupą, z Wojtkiem, moim przyjacielem, który jest operatorem, który jest również reżyserem kina akcji, tutaj ze mną realizuje te materiały. Pozdrawiamy go, może będzie oglądał. Pozdrawiamy go, tak. Bo to są piękne obrazki, uważam. Świetną robotę robi. I na ten kanał zapraszam. Mam też kanał taki mój prywatny. On trochę tak, że tak powiem, nie jest jakoś mocno przeze mnie eksplorowany. W sensie nie jestem tam super aktywny, aczkolwiek myślę, że kogoś wezmę do pomocy, żeby uaktywnił ten kanał, żeby wrzucać, bo mnóstwo materiału, którego po prostu nie mam czasu wrzucać na ten kanał. Ale zacznę to robić, jak się pojawi po tym odcinku trochę subskrybentów, to dostanę pewne paliwa odpowiedniego, żeby wrzucać. To jest krótki format, bo ja tam w takich seriach minutka do dwóch minutek się trochę wygłupiam, ale właśnie w kontekście biznesu spróbuję sprzedać jakąś zawsze prawdę, jakąś myśl, z którą mam nadzieję odbiorca przejdzie jakąś refleksję i coś może zmieni w swoim życiu albo w swoim biznesie. I to jest ten taki ja, bo ja jestem taki trochę komik. Kreator, kreatywny komik przedsiębiorca. Myślałem, że pójdę na aktorstwo, wiesz, wygrywałem jakieś konkursy recytatorskie i tak dalej, więc jakby spełniam się w tym projekcie moim osobistym tam trochę, wiesz, tak dla fan, nie? Także tutaj dwa YouTuby dla was. Dwa różne formaty, poważny i trochę z przymrużeniem oka. No i zapraszam do mojego newsletteru, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami i jakby taką moją ścieżką związaną z pisaniem tej książki, podręcznika, ale także dzielę się moimi spostrzeżeniami, doświadczeniami z budowy organizacji Growth. Więc myślę, że jest to ciekawa materia. Jeżeli kogoś to by interesowało, to serdecznie zapraszam. Mega. Oczywiście dodamy to tutaj dla waszej wygody pod opisem i zapraszamy do kontaktu i oczywiście rozwijajcie się, rośnijcie i nie bądźcie, że tak powiem, jak to powiedziałeś, że nie rośniemy, to tak mówiliśmy na początku, nie rośniemy, to spadamy, tak? Więc to spadamy, znaczy tak, to cofamy się, to jest trudna materia. No powiem tak jeszcze bo są dwa obozy wzrostu, wiesz, tak na koniec, szybciutko. Ale jeden mówi o tym, że no masz rosnąć cały czas, puchnąć i to się nigdy nie skończy, masz cały czas i to jest uważam okej, okay, tak to powinno działać. Ale jest też obóz, który mówi właśnie w takim małym biznesie urośnij do pewnego poziomu i na nim pozostań. Ten poziom powinien być dla ciebie jakiś tam komfortowy i jakby zapewnić ci ten. I te dwie szkoły są okej, okay, tak? Ja uważam, że dwie szkoły są okej, okay, pod warunkiem, że robisz to świadomie i umiejętnie, no nie? Bo ja obserwuję zupełną odwrotność, tak? Ktoś chce rosnąć, a jest totalnie w drugą stronę, a ktoś nie chce rosnąć, a z kolei ma naturalne jakieś skille i mu puchnie i nagle jest przerażony i mówi, kurde, Jezus, tyle obrotu, tyle ludzi, tyle problemów, ja tego nie chcę. Dzięki Marcin, dzięki za twój czas.
I oczywiście, tak jak mówię, zapraszamy do wszystkich linków, żebyście sobie skorzystali, zobaczyli, zapisali się i oczywiście słyszymy, widzimy się za tydzień. Cześć! Trzymajcie się. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.